Witam Państwa bardzo serdecznie, jestem Gamer i miło mi Was przywitać. I tak, jak się pewnie domyślacie, to jestem w swoim domu i robię takie rzeczy popieprzone, także witam Państwa bardzo serdecznie jeszcze raz, ja jestem Gamer i po prostu chcę, żebyś tak sam czerwony przycisk, który tutaj jest na moim palcu, po prostu żeby zostawił go tam na dole, bo niewiele nam brakuje do 40 subskrypcji, a dokładnie tylko jedna subskrypcja brakuje, żebyśmy po prostu świętowali, że mam po prostu 40 widzów, także ja już bez zbędnego przedłużania nie będę Ci przedłużał, drogi widzu, i zapraszam Państwa jak najbardziej do oglądania. Bang! A w dzisiejszym odcinku poruszę temat mojego burdelu. Zobaczcie, co ja tutaj mam. Nie no, burdele to może jeszcze nie ma, bo burdel jest na ulicy, ale powiem Wam tylko jedno. Będę miał wolne i może coś wskuram. Ja powiem Wam tyle, jak człowiek ma czas, to zawsze sobie do czegoś znajdzie czas. Zaraz Wam tu coś pokażę, bo jeszcze Wam nie pokazywałem mojego YouTube studio. Zasiądźmy tu sobie głęboko na moje... na mój tron i patrzmy teraz kuźno uważnie. O Boże, uważnie. Jak widzicie, przede mną macie mój kanał. Nie wiem, czy to Wam się wyświetla, czy nie. Ale zaraz poczekajcie. O, poczekajcie, ostrość złapię. O. O, tutaj są moje wszystkie filmy. Wszystkie to i tak sobie pomyślałem, że sobie, ale to jest akurat, ja to nagrywam w trakcie, no trochę mnie nie było, ale już walić to i powiem Wam tak, że ja się teraz mega, znaczy pomijając mój kanał, to planowałem sobie coś takiego, że jakbym miał takie 70, 60, 50 subskrypcji, no to wiecie, no niby wygląda na takiego chłopa, co się jara tymi subskrypcjami, a w gruncie rzeczy to nie jest taki. Powiem Wam, że po ścianie zaczęła mi latać jakaś mucha i ogólnie nie mogę szczaić, gdzie ona jest. Czajcie to, nie mogę szczaić w ogóle, gdzie ona jest. No i planuję coś takiego, że ogólnie chciałem sobie dzisiaj popatrzeć te mówcie, zaraz tu Wam coś fajnego powiem. O. Nie wiem, czy to się utrzyma. Słuchajcie, chciałem sobie popatrzeć z Wami tak dzisiaj te wysięgniki do kamer. Zaraz tutaj opowiem wszystko, co i jak. Wysięgniki. I zaraz coś Wam pokażę. Media Expert. Bo ja sobie tak myślałem, drodzy Państwo, żeby sobie zakupić. Ale jeszcze tak ogólnie to jeszcze nie patrzałem cen. Media Expert, wyrób szkieł A1. Zaraz zobaczymy, co oni tutaj mają dla mnie. No nic tu ogólnie na razie nie ma i nie wskazuje by chociaż na to, żeby był tu... No dobra, wpiszę w sklepie wysięgniki. O! Wysięgniki. Zaraz zobaczymy. To się długo... O, wysięgnik, proszę, za 110 zł. Nie, inaczej nie piszę. Wysięgnik. Dobra, już chyba zaraz będę miał, już chyba zaraz będę wiedział, na czym to jest. Ale poczekajcie, bo ja zaraz tu coś tu... Ooo! Kamer sportowy. To mnie akurat nie interesuje. I mogę tylko powiedzieć, że... O, są! Zaraz Wam pokażę, jaki bym chciał dostać taki wysięgnik. Ale, że chciałbym bardzo długi, to też jest Media Expert. To powiem,
Muszę wam powiedzieć jedno, to nie, też nie. No nie wiem, w każdym razie chciałbym sobie zakupić wysięgnik. Już do was tutaj wracam, bo się zasiedziałem przed komputerem i chciałem wam tylko pokazać, jak to w najmniejszym przebieganiu będzie wyglądać. Wyglądać to będzie tak, że będę sobie trzymał ten wysięgnik i będę tak nagrywał z góry albo stąd, żebyście mnie bardziej widzieli niż widzicie teraz. No i problem polega na tym, że mi się trudno trzyma, ale zaraz tutaj zobaczymy sobie. I kurde, no. O, jest taki długi, bo ja potrzebuję serio długość 65 metrów. No to troszeczkę to mnie, powiem wam szczerze, mnie nie zadowala. Zaraz zobaczymy, co dalej mamy. U RTV GD, ok. Zobaczymy, co w RTV mają. iOS, Android. Opis produktu. Dajcie mi opis produktu w ogóle, bo w ogóle co to ma znaczyć. Gdzie jest ten opis produktu? Zwolnięte jakieś. Nie wiem czemu. O co tu chodzi, ale już chyba będę zaraz kminił. No chcę opis produktu, tak? Co? Żadnego opisu produktu tutaj nie ma, tylko są jakieś zdjęcia. Dobra, ja żadnych zdjęć nie chcę, tylko chcę wiedzieć, jaki jeszcze wysięgnik mnie stać, więc 54. No to jest takie centymetrów 65. No to może by mi wystarczyło, może, ale to tak nie wiem. Nie wiem. To tak. Wiecie, drodzy państwo, to jest takie przeciętne. No, także drodzy państwo, to jakby chyba byłoby na tyle, bo nie wiem, czy w stanie jestem kupić jakikolwiek wysięgnik, aczkolwiek myślę, że na Boże Narodzenie coś mi rodzice zafundują, bo jak ja to mówię, co ja chcę, to oczywiście dostaję to w najmniejszej mierze i oczywiście to się potem, wiecie, no, powodzi się i po prostu mam to, czego chciałem i w ogóle, bo kurde, cały czas mi ta mucha lata, nie wiem, gdzie ona jest. Drodzy państwo, chciałbym, żebyście mi teraz pomogli tutaj w odnalezieniu tego zakwistowego robaka, bo ogólnie nie wiem, gdzie się znajduje. Jest prawie 21. No, jeszcze nie jest 21, ale za niecały moment może być 21. Także, no, dzieciaczki, tam kładźcie się spać, a ja, zobaczcie, drodzy państwo, chciałbym taki wysięgnik 65 metrów, ale widziałem gdzieś jeszcze wysięgnik o wymiarach, tylko metrach 80 metrów, także to będzie sztos, będą filmy nagrywane, także myślę, że z jakości filmu będziecie po prostu zadowoleni. A ja, drodzy państwo, no co, już nie będę przedłużał. Dobrze, drodzy państwo, widzimy się już jutro o godzinie tej samej, a może jeszcze dzisiaj się spotkamy, bo jeszcze dzisiaj sobie coś nagram. Także to było w tym odcinku. To było tyle w tym odcinku. Przepraszam, że się gubię, ale nie wiem, jak ja to robię. Do zobaczenia w następnych odcinkach i się widzimy już niebawem. Do widzenia, drodzy państwo. Siema!